Znaczy ustalenia są takie, że około godziny po 15 doszło do tego wypadku. Już teraz wiemy, że zginął właśnie pilot, jedna tylko osoba, to 56-letni mieszkaniec gminy Mieszkowice. Powołaliśmy tą komisję do badania wypadków lotniczych, powiadomiliśmy też o tym wypadku. Na miejscu prokurator oględziny też tego spalonej awionetki, bo ona uległa spaleniu, no i będziemy ustalać przyczyny. Na tym etapie to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o przyczynach tego.